Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek oczywiście. Moje gardło dalej jest chore, ja dalej lekko przeziębiony, ale dzisiaj będziemy detonować. Dzisiaj doprowadzimy do tego, do czego próbowaliśmy doprowadzić wczoraj. Coś, co już się nam prawie udawało. I w sumie, co nam się w sumie udało, nie, że prawie udawało, tylko coś, co nam się udało. Czyli wykupiliśmy właśnie tą ziemię na rozkaz Paliona i to właśnie teraz będzie detonacja tego. I teraz słuchajcie, widzowie, ponieważ ja nagrywam to od razu tego samego dnia, co jakby widzieliście to. Czyli jakby ten film, który teraz widzicie, był nagrywany wczoraj. I sytuacja jest taka, że nie wiem, jaki jest wasz odbiór tego, że będziemy tutaj, prawda, detonować pół Palionowa jakby, bo możecie powiedzieć, dlaczego to jest usuwane i tak dalej, ale słuchajcie, to jest tylko i wyłącznie, że tak powiem, na plus, ponieważ ostatnio tak patrzyliśmy sobie na to Palionowo i uznaliśmy, że w sumie nie wygląda to najlepiej. Mamy tutaj lekki problem, który polega na tym, że jest wiele rzeczy, które po prostu stoją i w ogóle nam nie są potrzebne i tak naprawdę tylko zajmują miejsca. Dzięki czemu, przez to nie możemy tak naprawdę więcej zrobić. Tutaj wcześniej villagerzy byli w tym miejscu dokładnie i no krótko mówiąc, nie sprawdzało się to, ponieważ ci villagerzy nie mieli żadnych profesji, nie byli w żaden sposób, że tak powiem, użyteczni. Po prostu sobie tutaj siedzieli, byli zamknięci i w ogóle było to bez sensu. Teraz chcemy to zrobić tak, żeby lepiej oświetlić Palionowo, tak żeby ci villagerowie mogli sobie między nami chodzić, tak żeby oni mieli też swoje jakby pomieszczenia, swoje profesje, swoje, byli żeby też ulepszeni, żeby można było u nich faktycznie fajne rzeczy zdobyć. No ja niby to mam tam u siebie na chacie, nie wiem czy pamiętacie, ale wam to pokażę, załóżmy sobie elytrę. Tutaj, takie coś już to w poprzednim odcinku tam było, pokazywane. Lekki kaszel mam, nieważne, w każdym razie to właśnie tutaj, ale słuchajcie, to jakby ja też z tego prawie nie korzystam, nie? Może inne osoby by z tego skorzystały też, jakby nie było tych villagerów, jest mało. Można by było ich rozmnożyć, można by było zrobić tak, żeby było ich więcej, żeby byli bardziej użyteczni. A ja całe to miejsce jestem w stanie jakby usunąć, nie potrzebuję tego tutaj. A wydaje mi się, że lepiej to się przyda nam wszystkim na Palionowie, żeby każdy mógł z tego skorzystać. No bo ja i tak już z tego nie korzystam, może ktoś inny by skorzystał, że ci villagerowie tutaj fajnie zrobią, że tak powiem, robotę. Coś ciekawego się tu pojawi. A teraz słuchajcie, ja, dlaczego jest to usuwane? Dlatego, że Bzyku na przykład tutaj miał dom, ale tam on ma również ten swój ul. Co oznacza, że on ma jakby dwa domy, a po co nam są w ogóle dwa domy? To jest bez sensu, mieć więcej domów niż jeden. Wyjątkiem jest tutaj, może troszkę powiedzieć, Dave, ponieważ on ma jakby te dwa domy, ale one są blisko siebie i one są połączone. A tutaj ten ul był daleko od tego i po prostu bez sensu. Tam Yeti mieszka w ogóle w jaskini, więc on w tym iglo w ogóle nie siedzi. To iglo zresztą jest prawie już całe rozwalone, więc totalnie nie było sensu, że tak powiem, trzymać tego tutaj. Ta cała część była niewykorzystywana w ogóle. Tak samo, jak popatrzymy sobie na centrum Palionowa, to te całe zwierzęta razem z tym polem zajmują ogromną ilość miejsca, a centrum całej wioski mogłoby być o wiele bardziej fajnie zagospodarowane, zrobić tutaj o wiele fajniejsze rzeczy, a takie rzeczy jak pola i zwierzęta można zrobić w innym miejscu, gdzieś dalej, żeby one nie były w centrum. W centrum strasznie marnujemy w ten sposób miejsce, więc to wszystko ma na celu tylko i wyłącznie sprawienie, żeby to wszystko było takie bardziej zorganizowane, jeśli tak to można nazwać, takie bardziej uporządkowane i żeby to wszystko po prostu miało ręce i nogi. I dlatego uznaliśmy, że trzeba wziąć tutaj odpowiednie, że tak powiem, ręce, nie, jak to się mówi, wziąć, podjąć odpowiednie kroki w tym działaniu. No i dlatego będziemy tutaj, że tak powiem, detonować. I zaczniemy sobie od detonowania tego. Mam trochę TNT. Oczywiście ja domyślam się, że nie będę w stanie tego jakby w całości zdetonować, więc będę musiał to jeszcze troszkę, że tak powiem, rozwalić ręcznie. No ale co się uda, to spróbujemy. Lecimy, lecimy z koksem. I uwaga, pum pum. O, wybuchły tylko dwa, ale trochę nam, o kurde, jak to dużo w dół rozwaliło. Dobra, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. No ale dobra, rozwalmy jeszcze to, to i to. Tutaj to wszystko, że tak powiem, nam poznika. Myk, myk, myk. No i resztę będzie trzeba jakoś rozwalić ręcznie. Bo to tak, kurczę, się nie rozwali tak łatwo. Ale spokojnie, zacznijmy o po prostu lekką detonację. O, możemy w sumie, moglibyśmy wejść w sumie na górę. Czekajcie, czy ja tu doskoczę? Istnieje pewna szansa, że tu bym doskoczył. No, tylko najpierw trzeba było nabrać rozpędu. Czekajcie, zróbmy tak, tak. Iś, jesteśmy. Dobra, możemy zrobić teraz coś takiego, że wysadzimy jeszcze troszkę tutaj z góry. To nam jeszcze tutaj jakoś, że tak powiem, może się udać. Więc rozwalmy tyle. Dobra, uwaga. Iś, 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 iś. Dobra. Pyk, pyk. Dobra, trochę tego poznikało. Resztę będę musiał rozwalić ręcznie. Dobra, czyli pierwsza rzecz, można powiedzieć, że prawie rozwalona. Kolejna, uwaga, zdawiamy tu. I uwaga, niech to się rozwali. Iś. Dobra, jest.
Jest kolejna detonacja, teraz tu. Tu w ogóle, jeśli chodzi o ten domek Yetiego, to tu będzie trzeba najwięcej rzeczy zrobić, bo tu będzie trzeba to od środka zamurować całe dirtem, ale mam trochę tego dirta, więc myślę, że damy radę. Dobra, detonacja tu. Dobra, teraz się będzie działo. Uciekamy! Nie zginę, ty co jest grany? Nie mogę w ogóle nie mogę sprintować, co jest? Chciałem sprintować, patrzcie, nie mogę. Ej, mi się zepsuło mi się, przypisanie sprinta mi się zepsuło. Dobra, teraz w końcu mam sprinta, coś mi nie działało, ale dziwne. Dobra, domek Yetiego troszkę rozwalony, będzie to trzeba wszystko ręcznie rozwalić, to rozwalę już za chwilę. I no i teraz ostatnia rzecz, która nam tutaj została, czyli właśnie to miejsce. I uwaga, robimy tak. Pyk, pyk. Dobra, i teraz można uciekać, teraz mi sprint działa. A i to jeszcze będzie trzeba rozwalić, no jedno tutaj dajmy coś takiego. Ej, mam nadzieję, że to nie ucierpi. Git! Udało się! Bezkolizyjnie. No i resztę rzeczy będę... O, to praktycznie całe znikło. Dobra, no i to wszystko będę musiał ręcznie rozwalić, to mi troszkę czasu zajmie. Pokażę wam, jak wygląda ten teren pusty, ale dajcie mi chwilę, muszę to porozwalać. No i wszystko wyczyszczone, totalnie nie ma ani śladu po tym, co tutaj wszystko, po tym, co tutaj było. Ale naszło mnie kilka takich myśli, które mógłbym tutaj wybudować, jakichś fajnych pomysłów. Jeszcze tylko czekam, aż Dave usunie tutaj te zwierzęta, aczkolwiek tak naprawdę wydaje mi się, że zwierzęta to... Znaczy na pewno zwierzęta muszą zniknąć, ale to pole, to nawet nie wiem, czy ja o nie jakoś specjalnie zahaczę, no ale... Coś tutaj, że tak powiem, pokombinujemy, a ten cały teren jest przeznaczony na właśnie wioskę dla villagerów. Tutaj będzie trzeba zrobić takie przejście między tym, ale naszedł mi jeden bardzo fajny pomysł. I uwaga, już wam pokazuję, bo patrzcie, tutaj jest ten most. Ja wiem, że on już jest tutaj bardzo długo i on jest też długi, a i bardzo wąski. No ale jest taki jakby trochę charakterystyczny, z tym, że ten most tak jakoś tutaj jakby idzie, no i tutaj trzeba takie koło jakby za każdym razem robić, nie? I wydaje mi się, że też wygodniej byłoby dla Dave'a, gdyby tego mostu tu nie było, bo on by mógł sobie tutaj jakoś, może to jakoś rozbudować, czy coś by chciał tutaj więcej zrobić. Więc myślałem nad tym, czy tego mostu nie usunąć i nie dać go w tym miejscu, taki, ale zrobić taki, wiecie, taki do góry i na dół, taki, żeby można było pod nim przejechać łódką, chociaż potem też można w sumie. Ale tu myślałem na tym, żeby tu zacząć zrobić taki do góry, tam, żeby on sobie tak jakoś w tą w górę wszedł, że nawet się nie będzie za bardzo opadał. O ty kurde wariacie, co ty tutaj mnie kombinujesz za ataki od pleców. Dobra, no i tutaj robię takie przejście, a tu w tym miejscu myślę, że mógłbym bardzo wiele fajnych rzeczy wybudować, bo na przykład to ja nie wiem, po co to tutaj stoi, przecież to jest cobblestone'iarka, rozumiecie? Cobblestone'iarka po roku grania. Przecież tego ja tego nigdy nie użyłem. Znaczy dobra, może nie, no czasem używałem, ale bardzo, bardzo, bardzo rzadko, a ostatni raz używałem to... Nie wiem, bardzo dawno, chyba ponad pół roku na pewno będzie. Więc myślę nad tym, że można by było zrobić tutaj, tu zrobić jakieś takie centrum, które by mogło pójść jedno w lewo tutaj do młyna, drugie w prawo do Milki, a trzecie mogłoby pójść tutaj na wprost, gdzie zrobilibyśmy przejście mostem i tu by było od razu wejście do tego osiedla villagerów, a ten most mógłby zniknąć. I dzięki temu myślę, że wyglądałoby to troszkę lepiej, byłaby to lekka zmiana. Myślę, że taka nawet fajna, całkiem na plus i to by można było tutaj zrobić. No i co? No i tutaj przede wszystkim też trzeba oświetlić. Ja nie mam niestety fajerwerek. Tego, pochodni nie mam tutaj niestety, mam na chacie, musiałem za ponie zajść, żeby to oświetlić. No ale jak to by się oświetliło, no tutaj, że tak powiem, będzie za niedługo niesamowicie duża budowa. Ja nie będę tego raczej budować na odcinku, bo to będzie bardzo długo trwało, tak budować domek za domkiem. Ale pokażę wam, jak to wszystko będzie wyglądało. No a dzisiaj myślę, że możemy się zająć jeszcze tym, żeby zdemolować ten cały most i na nowo go postawić właśnie w tym miejscu. Myślę, że od tego zaczniemy, bo będę... Albo może zacznijmy od tego, żeby tu wykarczować ten las. Co by tutaj móc zrobić? Dobra, zróbmy może tak. Na razie może tego mostu nie ruszajmy. Może jak dopiero zbudujemy ten drugi most, to dopiero wtedy, żeby na razie jeszcze było czym przechodzić. A na dany moment to po prostu wykarczujmy te wszystkie drzewa. Bo jak się ich pozbędziemy, to będziemy mieli taką lepszą wizję tego, co może było w tym miejscu tak naprawdę wybudować. Bo to jest takie miejsce nieużywane, a wydaje mi się, że można było tutaj coś ciekawego zrobić. Więc tak zróbmy. To drzewo zostawiam na razie, to duże, bo ono wydaje mi się, że nie będzie nam przeszkadzało w żadnej budowie. Co tu jest za spad dziwny? Co to ma być? Co to jest? Co to jest? Dobra, zróbmy tak, tu. Tu trzeba zrobić tak, żeby to wyrównać. Myk. Dobra, niech jest coś takiego. To drzewo zostaje. Czekajcie, tu jeszcze muszę dokopać to. Myk, myk, dobra, niech sobie te liście znikną. Tu na razie to zostawiam. Wiecie co? Chyba rozwalę też to. A rzecz nie, dobra, na razie to zostawiam. Bo ja jakby dużo mam tych święconych jagód. Są tutaj. Ostatnio je wybudowałem. Jeszcze tam.
Chodźcie, pokażę wam, gdzie je wybudowałem. Jeszcze tutaj są świecące jagody, ale one tak bardziej dekoracyjnie chyba działają, bo one jakby niespecjalnie mi się podobają. Znaczy... Nie, one są bez sensu do jedzenia, podobają mi się, ale bez sensu są do jedzenia, bo po prostu mało dają, lepiej dają ziemniaki, więc po prostu bez sensu je jeść. No ale wyglądają po prostu fajnie, więc fajne są. Dobra, i tu by trzeba było jeszcze to wyrównać jakoś mniej więcej, ale tym się później zajmę. No i to. To trzeba się tego pozbyć. Dobra, robimy taką akcję, słuchajcie. Trudno, tracimy tą lawę. Iść! Dobra, żeby mnie tutaj nic nie zjarało, dobra, coś takiego. Rozwalmy to. Straćmy też tą wodę, bo to nie potrzebujemy. Skopmy to całe, to tutaj, ja wiem, że to była taka pamiątka po tym, co tutaj, że tak powiem, było, ale to jest nieużywane. Krótko mówiąc, w Minecraft powinien być jak najbardziej, że tak powiem, praktyczny. Czyli powinniśmy mieć tutaj rzeczy, które są po prostu używane, które będą fajne. Wydaje mi się, że w tym miejscu jesteśmy w stanie zrobić coś o wiele fajniejszego, a to w żaden sposób tutaj, że tak powiem, nie wpływało na to palionowo, więc totalnie bez sensu, żeby to dalej tutaj stało. Rozkopmy to, zamurujemy to zaraz wszystko dirt i będzie fajnie. Dobra, teraz tak, na pomoc dirt musimy... Nie wiem dlaczego fajerwerek użyłem, jak byłem pod domem, ale dobra. Lecimy tu i teraz tak. No wskocz tam! Dobra, jesteśmy tu. Czy ja tu mam jeszcze jakiegoś dirta, bo tam wszystko wykorzystałem. Dirta to ja mam po dziurki w nosie mam dirta. Dirt to jest tutaj, że tak powiem, najłatwiejsza rzecz do zdobycia, więc dobra, murujemy to tutaj i tutaj zaczną powstawać nowe, naprawdę cudowne rzeczy, które uważam, że no będą nam mega tutaj pasować. No i niech tutaj sobie poznika to całe drzewo, będzie to fajnie wyglądało i trzeba ten most zrobić. I teraz tak, ja nie mam ognisk chyba na tyle dużo, żeby móc zrobić to. Mi się wydaje, że też bardzo długo zajmie mi w ogóle tworzenie tego mostu. Więc ja sobie to wszystko zacznę projektować poza w ogóle filmami, tak żeby po prostu na spokojnie sobie do tego siąść, wiecie, muzyczka na słuchawki i budujemy. No i po prostu będę wam zdawał sprawę tutaj na odcinkach, jak to wszystko dalej idzie. A za niedługo mam nadzieję, że tu powstanie wiele bardzo, ale to bardzo fajnych rzeczy.